Księga Przemian na początku służyła jako wyrocznia. Ludzie zadawali pytania, a księga odpowiadała tak lub nie. Z czasem, gdy powstało pytanie, dobrze, no tak, ale co robić, jak działać, czym się kierować, Księga Przemian stała się księgą mądrości. I konstrukcja oparta jest na trygramach, na liniach przerywanych i liniach ciągłych. Powstała jeszcze przed Konfucjuszem, gdzieś w granicach początku rodu Chou, czyli prawie 3000 lat temu, i służyła książętom, królom, możnym tego świata. Dopiero na początku XIX wieku została przetłumaczona na języki europejskie. Na początku na język angielski przez Jamesa Leedża, a potem na język niemiecki przez Richarda Wilhelma. Dzięki tym dwóm autorom możemy korzystać z tekstu Księgi Przemian również i w Polsce, ponieważ w 1984 roku została przetłumaczona przez Oskara Sobańskiego. Księga Przemian I Ching, I znaczy przemiana, Ching znaczy księga, opisuje zmienność. W naszej kulturze Heraklit mówił, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Tutaj Konfucjusz mówi, nawet raz nie można wejść, ponieważ w tym momencie, kiedy wchodzimy do tej rzeki, te cząsteczki wody, które nas opływają, już są inne niż były przed chwilą. Księga opisuje trzy przemiany. Jedna z tych przemian to jest bezzmienność, takie tło, na którym obserwujemy wszystkie przemiany. Tak jak Chińczycy obserwowali niebo, gdy jest wspaniała pogoda, jest bezchmurne i czyściutkie, na tym tle nieba widzimy ruch gwiazd, chmur, słońca, księżyca. Inna przemiana to przemiana cykliczna. Przemiana cykliczna, tak jak przemiana pór roku. Ostatnia przemiana, którą opisuje Księga Przemian, to jest przemiana nieodwracalna. Tutaj możemy jako przykład podać zmianę pokoleń. Rodzimy się i umieramy, jakby nie wracamy do tego samego miejsca. Świadomość przemiany czyni nas świadomymi naszego życia. Zgoda na przemianę, na zmianę powoduje, że uzyskujemy coś, co można by nazwać mądrością. Struktura Księgi Przemian oparta jest na liniach ciągłych i przerywanych. Ta linia przerywana to jest oczywiście Yin, która symbolizuje świat materii, i linia ciągła Yang, która symbolizuje świat idei. Linie składają się w trygramy, tych trygramów mamy 8, trygramy, które symbolizują obrazy. Złożenie tych dwóch obrazów, dwóch trygramów, daje heksagram, czyli 6 linii. To stanowi obraz heksagramu, który jest odpowiedzią na nasze pytanie. Heksagramów Księga Przemian zawiera 64, trygramów zawiera 8. Konfucjusz żył 72 lata. Pod koniec swojego życia stwierdził, że to, co by zmienił w swoim życiu, to to, że zajmowałby się więcej tekstem Księgi Przemian, opisując linię heksagramów. Posłuchajmy, co Konfucjusz mówi na temat Księgi Przemian. Przemiany są taką księgą, od której nie można trzymać się z dala. Jest w niej Tao, ciągle odmieniające się, przemianą ruchem bez spoczynku, płynącym przez 6 pustych miejsc. Weź najpierw słowa, zobacz, co one znaczą. Potem objawią się stałe zasady. Lecz jeśli nie jesteś człowiekiem prawym, ich sens nie odsłoni się tobie.